Rozmowa dnia. A kolejnym gościem jest pan Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzeciej Drogi. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, godzinę temu gratulowałem Wojciechowi Skurkiewiczowi, teraz gratuluję panu. Proszę powiedzieć, z którego okręgu pan się dostał i z jakim wynikiem? Okręg numer 18, Siedlecko-Ostrołęcki, z wynikiem 25 534 głosy. I to jest moja 9. kadencja. I to jest mój najlepszy wynik w dotychczasowych wyborach. To gratulujemy w takim razie, panie pośle, a teraz już sprawy polityczne. Czy Prawo i Sprawiedliwość... Ale oczywiście chcę najpierw podziękować moim wyborcom, bo ten poziom zaufania po raz 9. raz rzadko się zdarza. Gratuluję. A która to już kadencja w Sejmie? 9. 9. No to faktycznie, to już można powiedzieć, że jest pan weteranem tak naprawdę. Ja już jestem rekordzistą w tej chwili, w tej kadencji. Nie ma posłów, którzy byliby więcej kadencji niż ja. Ja jestem nieprzerwanie od 93 roku. Także to jest dla mnie ogromna duma i jednocześnie wielka wdzięczność dla wyborców z całego okręgu. Panie pośle, jeszcze raz gratuluję i przechodzimy do polityki. Czy Prawo i Sprawiedliwość rozmawia już z wami o utworzeniu nowego rządu? Nie wiem, czy z Prawo i Sprawiedliwość rozmawia, bo to tak się mówi, czy partia z partią rozmawia. Rozmawiają ludzie z ludźmi. Do mnie jeszcze nikt nie dzwonił, a czy dzwonili do Kosiniaka-Kamysza, nie wiem. No, do mnie trudno, żeby dzwonili, ja dzisiaj nie jestem w ścisłym kierownictwie Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc tutaj rolę odgrywa główną, oczywiście szefem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący Rady Naczelnej Wadla Malpawlak, ale jest Naczelny Komitet Wykonawczy, Prezydium Rady, więc nie sądzę, nie mam sygnału od Władysława Kosiniaka-Kamysza, żeby jakieś sygnały ze strony Nowogrodzkiej w stronę Polskiego Stronnictwa Ludowego były wysyłane. To zapytam pana inaczej. Wojciech Skurkiewicz sugerował, nie powiedział wprost, ale sugerował godzinę temu, że ten koalicjant ich może to albo Trzecia Droga, albo Konfederacja, albo jedno i drugie ugrupowanie. Inaczej, czy są jakiekolwiek rozmowy formalne, nieformalne, konsultacje z PiS-em w sprawie utworzenia nowego rządu? Nie ma rozmów i myślę, że niepotrzebnie Wojciech Skurkiewicz wprowadza opinię publiczną w błąd. Jeśli byśmy patrzyli programowo, to w kwestiach socjalnych pewnie bliżej byłoby Prawo i Sprawiedliwości do Lewicy niż do Konfederacji. Natomiast tu na pewno nie ma rozmów, jeśli chodzi o Trzecią Drogę. Jasno to oświadczyli Władysław Kosiniak-Kamysz. Zresztą ostatni miesiąc kampanii, jaka była prowadzona, to była kampania, która była pod hasłem albo trzecia kadencja PiS, albo Trzecia Droga z dobrym wynikiem w Sejmie. Trzecia Droga jest dobrym wynikiem w Sejmie, bo 65 mandatów to jest naprawdę duże osiągnięcie. Biorąc pod uwagę to, że jeszcze nawet w tym studio chyba z półtora miesiąca temu rozmawialiśmy, że Trzecia Droga nie przekroczy progu wyborczego, więc ja uspokajałem, że wynik 15% to jest to, co jest w zasięgu Trzeciej Drogi, a może będzie lepiej. Trochę się pomyliłem, niewiele zabrakło, ale 14,4 to też dobry wynik, więc dzisiaj myślę, że Wojciech Skurkiewicz niepotrzebnie łudzi opinię publiczną tym, że PiS będzie miał trzecią kadencję. Dzisiaj raczej powinni zwrócić się do pana prezydenta o to, żeby procedury przekazania władzy w Polsce po demokratycznych, po bardzo dobrym wyniku frekwencyjnym, prawie 75% w wyborach, powinny być przyspieszone. Nie powiedział dokładnie, że będą mieli trzecią kadencję, sugerował natomiast, że będą próby rozmowy właśnie z Trzecią Drogą czy z Konfederacją w sprawie nowego rządu. Próbować zawsze można. Kto próbuje, ten, że tak powiem. Ale pan w politycznej Warszawie uchodził za tę osobę, która... jak się mówiło, która byłaby skłonna wejść w koalicję z PiS-em, gdyby była taka potrzeba. Ja byłem skłonny rozmawiać z PiS-em ponad 2 lata temu na temat wsparcia ich w zakresie negocjacji o środki europejskie, o KPO, bo uważam, że utrzymywanie szkodnika Zbigniewa Ziobry i jego ferajny w Sejmie było po prostu ze strony PiS-u dalekim nadużyciem. Nie, bym powiedział, zdradą stanu Rzeczpospolitej, bo te pieniądze, które wynegocjował Mateusz Morawiecki, te słynne 770 miliardów, a szczególnie Krajowy Plan Odbudowy, Polakom należy się jak przysłowiowa psu miska. I gdyby polski rząd nie spóźnił się ze swoim wnioskiem, bo złożył pierwszy wniosek o KPO przecież 3 maja 2021 roku, później go wycofał do poprawki i ponownie spóźnił się ze złożeniem wniosku. Polska nie dostała w październiku 2021 roku zaliczki. Zaliczki ponad 21 miliardów. Gdyby ta zaliczka była uruchomiona, to z pewnością patrzenie Komisji Europejskiej na realizację kolejnych kamieni milowych byłoby inne. Natomiast jeśli Polska nie uruchomiła
tych środków zaliczkowych, a z drugiej strony skomplikowała sobie sprawę w zakresie wymiaru sprawiedliwości, Izby Dyscyplinarnej, Sądu Najwyższego, to mamy sytuację, w której w tej chwili no, trzeba będzie działań nadzwyczajnych, żeby rzeczywiście te środki odblokować, bo powtarzam, rozliczyć się trzeba do końca 26 roku. Zostawmy na razie KPO. Na razie układanki polityczne, układanki rządowe. Pan prezydent sugeruje bardzo wyraźnie, że powierzy misję sformowania rządu najpierw Prawo i Sprawiedliwości, bo oni wygrali wybory, mają największą liczbę posłów. Z drugiej strony wy, mam na myśli szeroko rozumianą opozycję, czyli Lewica, Trzecia Droga i Koalicja, naciskacie na prezydenta, żeby on ten proces przyspieszył, szczególnie Donald Tusk. Ale tak się zastanawiam, dlaczego prezydent ma przyspieszyć? Czy wy macie, jesteście po rozmowach, czy macie umowę koalicyjną, otóż, macie kogoś na premiera wyznaczonego już? Otóż, panie redaktorze, prezydent jest niczym niezwiązany. Jest związany tylko konstytucją i prawem. I prezydent nie ma robić dobrze czy PiS-owi, czy dzisiaj wybranej większości parlamentarnej. To nie jest jego zadanie. Prezydent ma służyć Polsce i Polakom. I w interesie Polski i Polaków jest jak najszybsza zmiana władzy, jak najszybsze sformułowanie nowego rządu, uchwalenie budżetu i rozpoczęcie normalnego funkcjonowania państwa. Jeśli pan prezydent chce z tym zwlekać, to oczywiście ma ku temu prawo, ale są konstytucyjne terminy i najpóźniej do połowy grudnia cały proces się zakończy. Ale to ja pana rozumiem, ale to w takim razie koalicja przychodzi grzecznie do pana prezydenta, ta nowa koalicja, i mówi tak: szanowny panie prezydencie, mamy umowę, ten będzie premierem, ten wicepremierem, ten ministrem, tak to no się powinno odbywać. No i panie redaktorze, no dopiero wczoraj Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów. Ale już tak. Trudno, więc trudno byłoby oczekiwać, że wczoraj już będzie zawarta umowa koalicyjna. Ale ja jestem przekonany, że jeszcze w tym tygodniu liderzy Trzeciej Drogi, liderzy Lewicy i Koalicji Obywatelskiej spotkają się, podejmą podstawowe uzgodnienia i rzeczywiście ja apeluję, żeby z taką misją do pana prezydenta się udali, jeśli sam pan prezydent z własnej inicjatywy tych konsultacji nie rozpocznie, z misją w sprawie konsultacji wyłonienia premiera i powołania rządu. To kto premierem w tym waszym rządzie? A tego nie wiem, panie redaktorze. Mam naprawdę spokojną głowę. Mnie ona o to nie boli, bo powiem szczerze, od tego mam liderów. Gdybym sam był liderem i gdybym zasiadał w Naczelnym Komitecie Wykonawczym PSL, to pewnie już bym dzisiaj siedział na ulicy Pięknej i razem dyskutował, jak te problemy poukładać. Natomiast zostawiam to młodszym, tym, którzy na kongresie wzięli odpowiedzialność za Polskie Stronnictwo Ludowe. Panie pośle, ja się uśmiecham, bo wiadomo, że jest pan jeden z najbardziej prominentnych działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, to pytam się tak, może, co pan doradza Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi? Otóż, żeby brał premierostwo? Panie redaktorze, nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat, natomiast wiemy doskonale, że są trzy człony tej układanki większościowej dzisiaj w parlamencie. Wiemy również, że mamy trzy najważniejsze funkcje w państwie, a więc marszałek Sejmu, Senat i premier, i są prezydia Sejmu, Senatu i jest rząd. I w ramach tych trzech jakby obszarów z pewnością w pierwszej kolejności będzie dyskutowany premier. Chociaż tak jak też słyszałem dzisiaj jednego z polityków, mówią, że no najpierw trzeba uzgodnić marszałka, bo to od konstytuowania się Sejmu rozpocznie się cała układanka. Drodzy Państwo, za chwilę przejdziemy do internetu. Wtedy zapytam pana posła o to, czy wrócą handlowe niedziele. Czy 500, 800 plus będzie dla pracujących i co ze sprawą aborcji? Przechodzimy do internetu, na stronę Jedynki oraz do naszych mediów społecznościowych. No właśnie, panie ministrze, też był pan ministrem rolnictwa. Ja jako były. Tak, jako były minister, tak, to prawda. Panie ministrze, panie pośle, pytanie takie. Jeżeli stworzycie koalicję rządową, to jaki będzie program? Zaczynamy od handlowych niedziel. Wrócą handlowe niedziele? Taka jest obietnica Trzeciej Drogi, że dwie niedziele handlowe w miesiącu, oczywiście ze stosowną rekompensatą i dniami wolnymi dla pracowników. Bo mamy dzisiaj sytuację, w której ten przepis jest bardzo mocno obchodzony i zbyt dużo jest sklepów z czytelniami, a niektóre takich, że tak powiem, uprawnień na czytelnie nie dostają i to jest nieuczciwa konkurencja, więc po co udawać? No to albo jedno, albo drugie, panie redaktorze, jakieś rozwiązanie z tego trzeba będzie znaleźć. Ja osobiście sam nie jestem zwolennikiem handlowych niedziel, ale jeśli będzie ku temu większość w Sejmie, to ja jestem demokratą. Ciekawe, co na to ludzie. Dobrze. 800 plus dla pracujących?
Panie dyrektorze, pewnie nie zdążymy już tego zmienić. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że to, co jest dane, nie będzie zabrane. Oczywiście postulowaliśmy, żeby przy waloryzacji teraz 500 plus na 800 uwzględnić ten czynnik aktywności zawodowej. Nie został on uwzględniony. Czy w grudniu zdążymy to przed uchwaleniem budżetu rozstrzygnąć jeszcze w Sejmie? Nie sądzę, więc jeśli wejdziemy w styczniu w ten system z 500 na 800 plus, to on pewnie zostanie. Natomiast kolejne bonusy i kolejne kwestie socjalne już muszą być uzależnione od aktywności zawodowej. Trzeba zwrócić uwagę na to, że nie utrzyma się polska gospodarka tylko i wyłącznie z tak zwanej aktywności popytowej i rozdawnictwa, tylko trzeba po prostu zadbać o tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą i to, co przedsiębiorcy mówili nam całą kampanię. No, kwestia odliczenia ubezpieczenia zdrowotnego czy składki zdrowotnej od podatku, tak jak było to wcześniej, bo przecież nawet emeryci nie wiedzą, że wcześniej płacili 1,75% od swojej emerytury na składkę zdrowotną, teraz płacą 9%, czyli de facto jedną emeryturę, tą trzynastkę im zabiera składka zdrowotna, ale przedsiębiorcy również prowadzący działalność gospodarczą, no mówią, jak to, no sprzedaje jakiś majątek ruchomy, zużyty już samochód, chce wymienić na nowy, no ale od tego samochodu też musi zapłacić składkę zdrowotną, że to jest chory system, panie... więc ten Polski Ład trzeba na tyle zrewidować, żeby przedsiębiorcy mogli aktywnie prowadzić działalność. No i to, co wielokrotnie mówiliśmy, jeśli okresowo są problemy finansowe małych firm, mikroprzedsiębiorstw, to trzeba po prostu im dać urlop w składce ZUS, dlatego że inaczej no to firmy upadają. 110 tysięcy firm tylko w pierwszym półroczu tego roku upadło, bo nie było w stanie obsługiwać składek ZUS. Jeszcze jedno pytanie programowe, czas nas goni. Na opozycję głosowało bardzo dużo kobiet z taką oto nadzieją, obietnicą opozycji, generalnie opozycji, że będzie powszechny dostęp do aborcji, szczególnie do aborcji do 12 tygodnia życia płodu dziecka. No właśnie, dogadać się nie, no nie generalnie opozycji, bo w tej sprawie stanowisko Trzeciej Drogi było od samego początku jasne i Szymona Hołowni i Kosiniaka-Kamysza, że jesteśmy za przywróceniem kompromisu aborcyjnego, który został odrzucony czy złamany przez Trybunał Julii Przyłębskiej. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że później ewentualnie oddać tę decyzję trzeba w referendum. Ja złożyłem w Sejmie, panie redaktorze, 2 lata temu projekt ustawy o dniu referendalnym. Będę do tego wracał, bo uważam, że w sprawach, w których politycy się dogadują, nie potrzeba rozpisywać żadnych referendów, ale raz w roku, w pierwszą niedzielę września powinna być niedziela referendalna i w tych sprawach, w których politycy nie mogą się dogadać, zarówno na poziomie samorządu powiatowego, gminnego czy wojewódzkiego, jak również na poziomie kraju, ale także w sprawach europejskich, to właśnie niedziela referendalna i zespoły złożone z obywateli i ekspertów powinni przygotowywać zakres pytań do takiego referendum. Czyli tak długo, jak wy będziecie w rządzie, nie będzie, tak pana zrozumiałem w takim razie, nie będzie aborcji do 12 tygodnia. Panie redaktorze, w Polskim Stronnictwie Ludowym nigdy w tej sprawie, w sprawach światopoglądowych nie było dyscypliny. Mówił już o tym w mediach także po wyborach Władysław Kosiniak-Kamysz i my doskonale wiemy, że nawet jeśli się znalazła w Sejmie tej kadencji przez najbliższe 2 lata taka większość, to oczywiście pan prezydent to zawetuje, więc my proponujemy nie drogę życzeniową, tylko drogę prawną, więc najpierw przywrócenie kompromisu aborcyjnego, a ja jestem przekonany, że to rozwiązanie pan prezydent Andrzej Duda by zaakceptował, a potem referendum w tej sprawie, jaki będzie wynik referendum, nie wiem. No ale mamy z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość, które raczej na to nie pójdzie, Konfederacja raczej na to nie pójdzie, wasze głosy Trzeciej Drogi, czyli właściwie aborcji na 12 tygodnia nie będzie w tej tak kadencji. Sądzę. No to jest ważna informacja dla naszych słuchaczy. Marek Sawicki był naszym gościem, godzina 8:29, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję, dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.